Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, witam ponownie tych wszystkich, którzy są z nami od samego rana, ale witam serdecznie po raz pierwszy tych wszystkich, którzy, drodzy Państwo, przybywają na drugi dzień 6. edycji Kongresu 590. Ja przypomnę Państwu, iż ten kongres, drodzy Państwo, to dwa dni znamienitych i znakomitych prezentacji ekspertów, prelegentów. To, drodzy Państwo, ponad 60 paneli i 240 ekspertów, którzy występują na 5 scenach. My znajdujemy się na jednej z nich, to tak zwana scena liderów. Już za chwilę, drodzy Państwo, oddam tę przestrzeń sceniczną kolejnemu ekspertowi, który, drodzy Państwo, poruszy ważny również aspekt w odniesieniu do tematów i do właściwie tematyki 6. edycji Kongresu 590, jakim są nowe możliwości również polskiej gospodarki. Szanowni Państwo, już w tym momencie serdecznie witam i zapraszam na scenę eksperta Fundacji Republikańskiej, który przedstawi Państwu temat koncepcji reform podatków dochodowych w Polsce. Raz jeszcze przypominam, jest nim ekspert Fundacji Republikańskiej, pan Bartosz Kubista. Witamy serdecznie, panie Bartoszu, oddajemy panu scenę, zamieniamy się w słuch. Ja tylko dodam, iż pan Bartosz nie tylko jest ekspertem Fundacji Republikańskiej, jest również adwokatem i doradcą podatkowym. Witam serdecznie. Witam serdecznie i dziękuję. Dzień dobry. Mam dzisiaj poopowiadać Państwu trochę o reformie podatków dochodowych w Polsce. Jest to temat, którym ostatnio z ramienia Fundacji zajmowaliśmy się przez chwilę. No i oczywiście pierwsze pytanie, jakie w ogóle nam się nasuwa, jest proste, a zarazem bardzo skomplikowane, no bo to jest to, czy tak naprawdę w Polsce potrzebna jest jakakolwiek reforma podatków dochodowych. No można powiedzieć, że to jest jeden z najgorszych momentów na to, żeby o reformie jakiejkolwiek nowej rozmawiać. Przecież przed paroma dniami dopiero Sejm przyjął wielki podatkowy projekt reformy, jakim jest Polski Ład. No można by więc pomyśleć, czy my tak naprawdę potrzebujemy dalej reformy podatków dochodowych, czy też Polski Ład załatwia nam wszystko. No ale wydaje mi się, że zgodzimy się wszyscy, że na dzień dzisiejszy Polsce potrzebna jest w ogóle reforma systemu podatkowego, no nie tylko podatków dochodowych, chociaż to na nich dzisiaj się skupimy. No i Polski Ład, chociaż bezsprzecznie odpowiada na wiele pytań i wiele potrzeb polskich podatników, niewątpliwie nie rozwiązuje wszystkich i wciąż jest jeszcze pole do popisu, którym w naszej ocenie warto byłoby się zająć. Jeżeli chodzi o podstawy reformy podatków dochodowych i skąd ona w ogóle powinna wynikać? No zwróćmy uwagę na to, że na dzień dzisiejszy przepisy zmieniają się często, zmieniają się czasami chaotycznie, zmieniają się w sposób niespodziewany, mamy mało czasu na dostosowanie się do zmian. Wszystko to sprawia, że w dniu dzisiejszym podatnicy tak naprawdę muszą się przedzierać przez dżunglę, gąszcz przepisów podatkowych, które są nadmiernie skomplikowane, a bardzo często ze sobą są po prostu niespójne. Aktualnie istniejący system dzielący nam podatki dochodowe na podatek od osób fizycznych, od osób prawnych, ale wprowadzający przy tym kilka ryczałtów, sprawia, że tak naprawdę bardzo często od tego, w jakiej formie prowadzimy działalność gospodarczą, czym się zajmujemy, zależy to, pod jakie podatki podpadamy. I niekoniecznie zawsze poszczególne regulacje są tu ze sobą spójne. No i wreszcie, rozliczenia w Polsce na dzień dzisiejszy są niezwykle skomplikowane. Mówi się, że Polska nie jest najbardziej przyjaznym krajem, jeżeli chodzi o płacenie podatków i że rozliczenia zajmują wszystkim. Nie tylko przedsiębiorcom, ale bardzo często też osobom fizycznym, pracownikom, po prostu nadmiernie dużo czasu. Stąd też no nie ulega wątpliwości, że przestrzeń na reformę jest. I w naszej ocenie ta reforma powinna opierać się na kilku podstawowych założeniach. Oczywiście najważniejsze jest to, że podatki powinny być proste. Wiadomo, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Podatki powinny przy okazji nie tylko napychać kasę fiskusowi, choć oczywiście wiadomo, że do tego służą, ale przy okazji nie być nadmiernie obciążające, żeby jednak inwestorzy chcieli nas odwiedzać. Wreszcie dużo się mówi o nowoczesności. Jesteśmy na progu robotyzacji. Już powoli wkraczamy w objęcie automatyzacji. Wszystko to sprawia, że podatek powinien być też nowoczesny. Czyli z jednej strony mocno zautomatyzowany, a z drugiej strony uwzględniać te wszystkie rozwiązania najnowszej technologii, z którymi będziemy musieli sobie radzić. No i wreszcie
żeby oddać też cesarzowi co cesarskie, podatek powinien być szczelny, czyli zawierać jak najmniej regulacji, które no, skłaniają nas do patologii czy do zachowań abuzywnych i sprawiają, że niekoniecznie podatki są płacone tak, jak płatne być powinny. I w koncepcji tych założeń zaproponowaliśmy reformę, nie rewolucję, nie zniesienie podatków dochodowych, tylko reformę poprzez lekką reorganizację struktury podatków, ale z uwzględnieniem istniejących już rozwiązań, a przy tym wprowadzoną w sposób, który oddzieli nas troszeczkę od tego chaosu aktualnych ustaw podatkowych. Ta koncepcja ma opierać się w oparciu o trzy filary. To, co dzisiaj jest podzielone na podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych i do jednego z tych worów wpada tylko dlatego, że ktoś prowadzi biznes jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo jako spółka, w naszej ocenie jest już zastałym rozwiązaniem. Stąd proponujemy, aby koncepcja opodatkowania była oparta nie o formę prawną, ale o to, z czego my podatki tak naprawdę płacimy, czyli z jakich źródeł je osiągamy. I w tym kontekście te trzy filary to po pierwsze prosty PIT, czyli rozwiązanie przeznaczone dla osób zatrudnionych na szeroko rozumianym stosunku pracy, na zleceniach, osiągających po prostu zyski ze swojej własnej pracy. Dla tych ludzi podatek ten powinien być prosty, żeby jak najmniej czasu zajmowało im radzenie się z podatkami, a jak najwięcej czasu mogli przeznaczyć na swój rozwój i na wykonywanie swoich obowiązków, żeby też jak najwięcej, wiadomo, zostało im na życie. Druga koncepcja i drugi filar dotyczy tak zwanego jednolitego podatku od działalności gospodarczej. Aktualnie istniejący podział sprawia, że możemy płacić podatki dochodowe od działalności gospodarczej na kilka różnych sposobów, w zależności od tego, jaka to jest forma działalności, czy jesteśmy spółką, czy osobą fizyczną, kiedy tak naprawdę mówimy o jednym biznesie. Stąd nasze założenie jest takie, żeby zerwać z tym starym, przestarzałym podziałem i przejść w kierunku nowego, ujednoliconego systemu, gdzie wszyscy, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą, będą w zasadzie opodatkowani na tych samych czy zbliżonych zasadach. No i wreszcie filar trzeci. Zyski kapitałowe, podatek od zysków kapitałowych, czyli posiadanych przez nas aktywów. No, od podatku, od kapitału nie uciekniemy. Aczkolwiek należałoby zrobić to dobrze, tak żeby oddzielić aktualnie istniejące regulacje od tych pomieszanych z innymi przepisami dotyczącymi właśnie PIT-u czy CIT-u. I w oparciu o te trzy filary, co chcielibyśmy zaproponować i dlaczego? Na pierwszy ogień prosty PIT, czyli jak już wspomniałem, podatek płacony przez osoby zatrudnione. Pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy te osoby niekoniecznie muszą znać się na podatkach. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w jej aktualnym kształcie to droga przez mękę. Multum przepisów, wiele różnych regulacji. Wszystko to sprawia, że bardzo trudno zorientować się, co ja tak naprawdę i jak muszę zapłacić. Dość wspomnieć, że w tej samej ustawie regulowane są kwestie podatku od pracy, od siedzenia w komisji wyborczej, od osiągania zysków z tytułu działalności sportowej, artystycznej, z działalności gospodarczej, ze sprzedaży mieszkania, czy ewentualnie ze stypendiów. Wszystko jest pomieszane. Stąd sugerujemy, aby odstąpić od tego i wprowadzić prosty PIT, który będzie ograniczony wyłącznie do dochodów osiąganych przez podatników z zatrudnienia. Do tych sytuacji, w których dana osoba współpracuje, czy to z przedsiębiorcą, czy z innym rodzaju pracodawcą, wykonuje na jej rzecz usługi w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też świadczy pracę. Taka osoba nie powinna ślęczeć wielu godzin, zastanawiać się, jak zapłacić swój PIT. Ją interesuje to, żeby umówić się na określoną kwotę na umowie i żeby jej pracodawca zajął się wszystkimi tymi rzeczami. To też postulujemy. I teraz jakie są podstawowe założenia? Pierwszy jest taki, żeby zwiększyć funkcję redystrybucyjną podatków. Podatki powinny być płacone w zgodzie z naszą sytuacją materialną. Na dzień dzisiejszy skala podatkowa, którą mamy, 17-32%, jest dalece niewystarczająca. Dość wspomnieć, że wciąż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce to około 5000 zł. Wciąż dominantą, jeżeli chodzi o to, jakie osiągamy zarobki, jest kwota bardzo zbliżona do płacy minimalnej. W sytuacji, w której większość osób
zarabia bliżej minimalnej krajowej i nawet nie zbliża się do aktualnego progu, jakim jest progu podatkowego, jakim jest 85 tysięcy złotych z lekkim hakiem, no trzeba zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę zmiany tutaj są celowe i potrzebne. Mamy oczywiście w Polskim Ładzie propozycję zwiększenia kwoty wolnej do 120 tysięcy złotych. Przepraszam, progu podatkowego do 120 tysięcy złotych i kwoty wolnej do 30. Super, trzeba temu przyklasnąć jak najbardziej. Zwróćmy uwagę tylko na jedną rzecz. Według najbardziej aktualnych danych GUS-u 95% Polaków opłacających PIT wedle skali podatkowej nie wchodzi do wyższego progu. Oznacza to, że 95% Polaków nie dotknie podwyższenie progu podatkowego z 85 tysięcy do 120, bo oni i tak nie osiągają tego pierwszego progu. W związku z tym, mówiąc o stawkach, zastanówmy się raczej nad rozwarstwieniem w dół. Może zamiast tylko równać do góry, co też popieram. Zastanówmy się nad tym, czy czasem nie powinniśmy zmniejszyć stawek podatkowych poniżej aktualnego progu, żeby rzeczywiście ci, którzy zarabiają w okolicach minimalnej, niewiele ponad przeciętne miesięczne wynagrodzenie, też odczuli ulgę w swojej kieszeni. To jest w naszej ocenie kwestia niezwykle istotna. Potrzebne jest również uproszczenie podatków z emerytur. No, emeryci i renciści potrzebują w tym względzie wsparcia. Potrzebują wiedzieć, że kiedy przychodzą do nich pieniądze z emerytury i renty, to już jest wszystko i nie muszą się zastanawiać nad podatkami. Na dzień dzisiejszy wcale tak nie ma, bo w podatkach dochodowych obowiązuje skomplikowany system odliczeń, który wielokrotnie utrudnia nam to życie i dlatego sugerujemy też, że kolejną zmianą powinno być uproszczenie regulacji związanych z opodatkowaniem rent i emerytur. No i wreszcie kwestia automatyzacji rozliczeń. Chwaliliśmy się niedawno, że wykonaliśmy ogromny skok w zakresie tej łatwości rozliczania podatków w Polsce. Za większość z tych rzeczy odpowiada jedno rozwiązanie tak naprawdę, jakim jest Twój e-PIT. Sytuacja, którą wszyscy znamy, kochamy, korzysta z niej już ponad połowa osób, która pozwala nam zapomnieć o rozliczeniach podatkowych, które przygotowuje dla nas Urząd Skarbowy. Oczywiście można powiedzieć, że to rozwiązanie jest wciąż wadliwe, że być może nie wszystko może rozliczać, aczkolwiek patrząc na to, w jakim kierunku powinniśmy działać, powinniśmy zmierzać w kierunku i w duchu automatyzacji, bo to tam ona jest potrzebna, czyli przerzucać obowiązek rozliczania podatków z podatnika na Krajową Administrację Skarbową i jego pracodawcę. Już dziś większość danych, które są potrzebne do rozliczenia, i tak generują nasi pracodawcy. Sprawmy więc, Twój e-PIT nie był wykorzystywany tylko przez 52% podatników, ale żeby zachęcił do korzystania z niego tak naprawdę nas wszystkich 100%, bo automatyzacja oznacza też zmniejszenie kosztów i przyspieszenie procesu. Na drugą nóżkę mamy jednolity podatek od działalności gospodarczej. Dzisiaj z opodatkowaniem działalności gospodarczej jest w Polsce jak z przysłowiowym opodatkowaniem hot doga w VAT-cie, gdzie w zależności od tego, jakie podamy do niego dodatki, możemy go opodatkować na kilkanaście różnych sposobów. Tu jest tak samo. Osoba fizyczna może opłacać podatek na skali podatkowej 17-32%, stawkę jednolitą 19%, może wybrać różne ryczałty, może wybrać kartę podatkową, potem mamy CIT, potem mamy spółki jawne, które w zależności od tego, kto jest ich wspólnikiem, płacą różne podatki. Można się w tym pogubić i później dzieją się takie sytuacje, o których słyszymy non-stop i bez przerwy, że ludzie nie dostosowują swojej działalności gospodarczej do jej specyfiki, tylko dostosowują formę jej prowadzenia do kwestii podatkowych. To nie powinno mieć miejsca. Stąd proponujemy rozwiązanie, w którym zredukujemy ten sztuczny podział na PIT i CIT. Wprowadźmy jednolity podatek od działalności gospodarczej, który wszyscy podatnicy prowadzący biznes będą prowadzić i opodatkowywać na tych samych jednolitych zasadach. W związku z tym podatnikami będą osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i wszystkie spółki, łącznie ze spółkami osobowymi, które na dzień dzisiejszy w już bardzo ograniczonym zakresie są transparentne podatkowo. W przypadku tych drugich, tych spółek osobowych, oczywiście zróbmy tak, żeby redystrybucja zysku ze spółki
do wspólników nie była opodatkowana i żeby ten podatek był płacony jednokrotnie w tej formie. Ale zerwijmy z dotychczasowym, absurdalnym troszkę rozwiązaniem, w którym to spółka partnerska prowadzi działalność gospodarczą, spółka partnerska zarabia, po czym spółka partnerska musi partnerom zrobić przelew, bo oni sami muszą sobie zapłacić podatki. Przenieśmy to na grunt tych spółek, niech to one się tym zajmą. Estoński CIT wprowadzony na początku tego roku, proponowane jest jego rozszerzenie w podatkowym Polskim Ładzie, wprowadził coś, co moim naszym zdaniem należy postulować zawsze, czyli zrównanie zasad obliczania dochodu na gruncie podatkowym i na gruncie księgowym. Absurdem jest troszkę to, że inaczej liczymy nasze zyski dla potrzeb rachunkowych, inaczej liczymy nasze zyski dla potrzeb obliczania i zapłaty podatku dochodowego. To jest różnica, która jest do zniwelowania i na pewno jest do zbliżenia, tak aby podatnicy tak naprawdę nie musieli przejmować się prowadzeniem nierzadko dwóch ewidencji, czy zastanawianiem się nad tym, jak różnice w kwestiach amortyzacji bilansowej i podatkowej wpłyną na ich sytuację. Wreszcie proponujemy, żeby zrewidować aktualny system ryczałtów. Ten, choć oczywiście upraszcza w pewien sposób płacenie podatku, jest i tak nadmiernie rozbudowany. Mamy ryczałt ewidencjonowany, w którym jest kilka stawek. 17, 15, 10,5, 8,5, 5,5, 3,5 i 2. I wszystko zależy od tego, co sprzedajemy. Może być tak, że kelnerka podaje nam wodę mineralną zakręconą i jest opodatkowana stawką 8, i, przepraszam, jest opodatkowana stawką niższą, niż jeżeli to odkręci przy nas i nam naleje, bo wtedy świadczy nam usługę gastronomiczną. No, o czym my mówimy? W związku z tym sensownym rozwiązaniem będzie wprowadzenie ryczałtów, które będą odróżniane od siebie nie tym, co sprzedajemy konkretnie, a w jakiej branży działamy. Wprowadzenie na przykład 3 stawek. 3 dla handlówki, 5 dla branży produkcyjnej, 8 dla branży usługowej, bez zastanawiania się nad tym, co tak naprawdę jest przedmiotem i naszym towarem. To powinno uprościć sytuację i zbliżyć nas troszeczkę do rozwiązań, których tak naprawdę w ryczałtach poszukujemy, czyli do uproszczenia sytuacji. No i wreszcie trzeci filar, jakim jest opodatkowanie zysków kapitałowych. On już na dzień dzisiejszy istnieje. Mamy opodatkowanie kapitałów pieniężnych w podatku dochodowym od osób fizycznych i mamy opodatkowanie zysków kapitałowych jako odrębne źródło w CIT. Na czym polega problem? To znowu jest dorzucenie pewnych rozwiązań do globalnych ustaw. Dość wspomnieć, że w podatku dochodowym od osób prawnych zyski kapitałowe wyodrębniono jako źródło nie z potrzeby, ale w reakcji na optymalizację podatkową, która gdzieś była dostrzegalna przez właśnie staranie się, różne fluktuacje organizowane na papierach wartościowych, które miały obniżać nasz zysk operacyjny. Nie może być tak, że tak ważny sektor, jakim jest opodatkowanie zysków kapitałowych, będzie tworzony jako odrębny tylko ze względu na chęć ukrócenia nieprawidłowości. Nie idźmy tą drogą. W to miejsce powinniśmy podejść do tematu opodatkowania zysków kapitałowych na poważnie. Utworzyć na to najlepiej odrębny akt prawny, który uregulowałby tylko i wyłącznie kwestie opodatkowania zysków kapitałowych, który dotyczyłby tylko tej jakżeż istotnej materii, który wprowadziłby jednolite zasady opodatkowania dedykowane dla wszystkich posiadających odpowiednie aktywa pieniężne, udziały w zyskach osób prawnych, obracające instrumentami finansowymi, etc. Takie rozwiązanie powinno z jednej strony pozwolić na ujednolicenie, zwiększenie prostoty i przejrzystości systemu, a im jest bardziej przejrzyście, im jest bardziej prosto, tym trudniej tak naprawdę czasami kombinować na szczegółach. Po co to wszystko? Te trzy rzeczy, te trzy odnogi, te trzy podstawy, którymi chcemy się kierować, tak naprawdę zmierzają do jednej kwestii. Do tego, abyśmy przestali być tylko dla siebie, żebyśmy przestali skupiać się na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy tutaj wpłynęło nam z podatków, co oczywiście ważne. Ale żebyśmy spojrzeli na to, czy czasem zwiększenie ilości wpływów podatkowych do budżetu niekoniecznie możliwe jest tylko przez podwyższanie podatków, czy dociskanie śruby, czy uszczelnianie, bardzo słuszne, uszczelnianie systemu podatkowego, ale może warto też zastanowić się nad rozwiązaniami, które sprawią, że będziemy mieli więcej inwestorów. Poczyniliśmy w tym zakresie już kilka dobrych działań. IP Box, który uczynił z nas, co mówi bardzo wielu, raj podatkowy dla sektora IT. Kontynuujmy to. Podatkowy Polski Ład mówi o uldze na robotyzację. Świetnie, to jest przyszłość. Idźmy w tym kierunku. Rozszerzmy ulgę badawczo-rozwojową
Nie tylko na wydatki na umowy o pracę. Dlaczego pomijamy wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, ale płacić swoim podwykonawcom na fakturze? Skoro technologia jest przyszłością, dajmy naszym przedsiębiorcom i podatnikom rozwiązania, które sprawią, że będą mogli w kierunku tej przyszłości zmierzać. Zlikwidujmy rozwiązania, które hamują rozwój inwestycji, takich jak wstrzymywanie i procedura zwrotu podatku u źródła. W momencie, w którym musimy się ubiegać o to, żeby oddali nam własne pieniądze, czy musimy ubrudtawiać własne środki i wypłaty, które dokonujemy na rzecz zagranicznych podatników, no nie napawają nas optymizmem. Ten system zwrotu podatku u źródła należałoby w związku z tym uchylić, zlikwidować i zastanowić się raczej nad rozwiązaniami preferencyjnymi. No, serce mówi, zlikwidujmy podatek u źródła. Rozum mówi, zróbmy to przynajmniej tak, żeby było bardziej racjonalnie, bo tej racjonalności na pewno nam trzeba. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa. Bartosz Kubista. Dziękujemy serdecznie, ekspert Fundacji Republikańskiej. Trzeba przyznać, iż panu Bartoszowi można pozazdrościć tej swobody na tej scenie. Myślę, że w tym momencie również moglibyśmy ustalić dla porównania, kto ma gorętszy temperament, Polak czy Hiszpan. W tym przypadku chyba jednak odpowiedź była jednoznaczna. Zdecydowanie po stronie pana Bartosza, ale wracając do merytoryki tego wystąpienia, gratuluję serdecznie przygotowania. Temat niezwykle istotny. Myślę, że dla wszystkich zebranych podczas drugiego dnia 6. edycji Kongresu 590. Proszę Państwa, proszę z nami pozostać. Już za chwilę kolejne bardzo ważne wystąpienie. Za chwilę je Państwu przybliżę.